Firma handlowa Bajka istnieje na rynku sanockim od 20 lat. Na co dzień zajmuje się sprzedażą artykułów przemysłowych. W ofercie firmy można znaleźć zabawki dla każdej grupy wiekowej. Artykuły szkolne, biurowe, wydawnictwa, artykuły sportowe, naczynia jednorazowe, opakowania i wiele innych. Łącznie kilka tysięcy produktów. Choć dziś firma na rynku prosperuje bardzo dobrze, to jej początki były ciężkie. Na początku to było naprawdę trudno. Całym motorem tego to była córka Bożena. Ona właśnie zainicjowała, u niej była ta myśl, rodziła się utworzenia Bajki, czyli firmy, hurtowni konkretnie, nie? I tak, my, ponieważ tak jak mówiłem, troszkęśmy tych pieniążków tam naciułali, nie? No i tak się zaczęła Bajka. Przez blisko 2 lata przygotowywaliśmy się do naszej inwestycji. Proszę pamiętać, że był to początek lat 90. XX wieku. Nie dysponowaliśmy internetem i możliwością łatwego pozyskiwania informacji o firmach. Różnymi kanałami, czasem zwykłą pisaną korespondencją, a nawet osobistymi wizytami w firmach znajdujących się w najdalszych zakątkach Polski nawiązywaliśmy kontakty. Dzięki doświadczeniu państwa Heleny i Kazimierza Szulów, naszemu młodzieńczemu wtedy zapałowi oraz wspólnej ciężkiej pracy mogliśmy 20 lat temu rozpocząć nową działalność pod nazwą Bajka. Myśmy rozpoczynali w wynajętej świetlicy w ośrodku transportu leśnego. To jest właśnie niedaleko stąd. Proszę Panią, dzisiaj mamy swój budynek, swoje zaplecze, także postąpiliśmy we właściwym kierunku. Pracownicy, którzy z firmą Bajka związani są prawie od samego początku jej działalności, nie wyobrażają sobie innej pracy. Kiedyś było inaczej, firma była mniejsza, w innym budynku, zarcownia była bardzo maleńka, maleńki magazyn, wynajmowany budynku. No teraz rozbudowana, większy asortyment, dużo większy, także jest troszeczkę ciężej. Jest to firma bardzo solidna, dba o klientów, o pracowników, jest firma rodzinna. Także bardzo fajnie. W przyszłym roku ja mam 20-lecie pracy w tej firmie. Także większość życia przepracowałam w Bajce. Mi się pracuje bardzo dobrze, bo to też moja rodzina. Właścicielką jest moja ciocia, właścicielem wujek. A drugą właścicielką jest moja kuzynka. Jest naprawdę fajnie. Rozumiemy się wszyscy razem. No jest niesamowicie, tak jak to powiedziano, nie? Pracujemy w Bajce, jest bajkowo po prostu. Jeśli chodzi o firmę, jest bardzo solidna, jest po prostu, nie było nigdy problemów żadnych z jakimiś tam finansowymi problemami. Jest naprawdę fajnie i klienci się sobie chwalą. Na jubileuszowym bankiecie z okazji 20-lecia Bajki oprócz właścicieli i pracowników nie zabrakło zaproszonych gości. Wśród nich były władze miasta, przedstawiciele banków, dostawcy z całej Polski i klienci. Ci, którzy z Bajką współpracują od lat, podkreślają, że jest ona na najwyższym poziomie. Bardzo solidna i dobra. No i w tej chwili jedna z największych tutaj na naszym terenie. Także bardzo dobrze się nam z nimi współpracuje. Nie narzekamy, zawsze można wszystko dostać. To czego szukamy. Ja prowadzę działalność od roku 1990 i właściwie od samego początku z Bajką również, ponieważ ja prowadziłam pierwszy kiosk ruchu, więc to też była taka podobna branża. Zresztą jak oni zaczynali swoją działalność na rynku, byli blisko ruchu. Wobec powyższego było nam blisko, mieli więcej towaru. Przez te wiele, wiele lat ciągle się jakoś tam zazębiamy. Zawsze mają to, co trzeba. Raczej się nie można zawieść na nich, bo to, co zawsze można u nich kupić, to jest. Choć Bajka swoją pozycję na rynku ma już pewną, to nie pozostaje w miejscu. Ciągle się rozwija i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Jak Państwo wiecie, firma zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym, ale też organizacją warsztatów plastycznych kierowanych do kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli naszego regionu. Warsztaty te mają na celu przybliżenie sprzedawanych produktów i ich praktyczne zastosowanie podczas edukacji dzieci. Chętnie organizujemy w placówkach naszych partnerów handlowych kąciki kreatywne.
promujące produkty edukacyjne. Już drugi rok organizujemy targi szkolne dla naszych odbiorców, dla których prezentujemy bogatą gamę artykułów szkolnych i edukacyjnych. W tym roku 14 wystawców zaprezentowało swoją pełną ofertę. Podczas targów nasi klienci mieli możliwość obejrzenia próbek towarów na żywo, uzyskania informacji o produktach, zapoznania się z trendami na zbliżający się sezon szkolny oraz złożenie zamówień. Podczas uroczystego bankietu nie zabrakło podziękowań, prezentów i wyróżnień. Za swoje zaangażowanie w pracę pracownicy otrzymali jubileuszowe upominki. Nie zabrakło także podziękowań dla dostawców. Bajka otrzymała także nagrodę burmistrza Sanoka w dziedzinie przedsiębiorczości. Ostatnim przedsięwzięciem firmy było uruchomienie sklepu internetowego z blisko 6 tysiącami produktów. My jak zawsze chcemy być blisko naszego klienta, więc uruchomiliśmy niedawno sklep internetowy pod adresem bajka.sanok.pl. po to, żeby nasz klient widział naszą pełną ofertę. Na dzień dzisiejszy w naszej hurtowni znajduje się 6 tysięcy pozycji. Musieliśmy to skatalogować i klientowi pokazać. Dzisiaj ten kontakt z klientem jest ułatwiony. Klient może sobie wejść w takie elektroniczne kartoteki, obejrzeć sobie produkty. Mamy zrobione zdjęcia, opisy tych produktów. I nawet wtedy, kiedy klient nie ma czasu nas odwiedzić, na spokojnie może sobie zrobić zamówienie, wysłać do nas to zamówienie przez sklep internetowy i oczywiście resztą już my się zajmiemy, więc przygotowujemy produkty dla klienta i wysyłamy albo własnym środkiem transportu, albo firmą kuriecką. A na koniec życzenia z okazji 20-lecia bajki. Oby się dalej tak rozwijali, jak się rozwijali do tej pory. Dzisiaj ilość podmiotów gospodarczych w naszym mieście wynosi około 4300. Jedne bankrutowały w latach 90. zaraz po starcie, drugie trwają do dzisiaj. I w przeciągu ostatnich 3 lat ja uczestniczyłem w takich jubileuszach 20 czy 25-lecia już co najmniej kilkanaście razy. Ale to jest pewien obraz tego, że jest rodzaj zaparcia wśród sanockich przedsiębiorców, samozaparcia, trwania na rynku, niezniechęcania się przy dekoniunkturze. I no, tego chciałem życzyć, żeby na następny po prostu jubileusz, a żeby kondycja firmy była na tyle mocna, żebyście co roku taką imprezę organizowali. Tego sobie i Państwu życzę. Wszystkiego dobrego.